Grüß dich, Schwesterchen. Grüß dich, Brüderherz. Wie viele Jahre sind schon vergangen seit unserer letzten Begegnung? Oh, sehr viele, Elisabeth. Viele Frühlinge sind vergangen. Einer nach dem anderen. Aber was sehe ich? Ja, du siehst richtig. Ich erwarte ein Kind. In Kürze kommt es auf die Welt. Komm weiter. Wie war die Reise? Oh, nicht der Rede wert. Sie war sehr schwer und sehr anstrengend. Die Kutsche ist kaputt gegangen. Wir müssten ein paar Stunden auf den Schmied warten, bis er die Kutsche reparierte. Ich bin sehr müde. Das nächste Mal laden wir dich zu uns ein. Aber was sehe ich da? Die ersten Gäste treffen ein. Es bereitet sich ein großes Fest vor. Leider werde ich nicht viel tanzen, aber ich werde mich in guter Gesellschaft sehr gut amüsieren. Dann wartet noch ein bisschen und ich gehe schon auf die Zimmer. Wspaniała zabawa, dawno tego nie było w pałacu. No tak, bardzo wspaniale przygotowano. Goście wyśmienicie się bawią. Powiedz mi jednak, Ludwiku, czy mieszkańcy Krochci są mocno wierzący? No wiesz, oczywiście, praktykujący. Często chodzą na mrzozę do kościoła, który kazałem tam zbudować. Ja tak mają też swoje obyczaje, są one przekazywane z dziada pradziada. Ja tego nie rozumiem. Taki fajny chłop, a baby sobie znaleźć nie umie? On jest bardzo pobożny. Często go widzę, jak chodzi po parku i się modli. Co robi? Chodzi w tą i we w tą z różańcem, tam koło tego głazu. Jest tam tablica poświęcona jego starszemu bratu, który zginął podczas I wojny światowej. Pisze tam cum antenkem ku pamięci. Ja tego nie widziałam. Cały czas rozmyśla. Może chciał zostać księdzem lub coś? Albo po prostu modli się do swoich rodziców lub brata. Ktoś ty? Ja tu od dziś pracuję. Skądś ty? Nowa służąca? Jest ze Stasiowego. To ty jesteś z tego pożaru? Nie. W domu mamy ciężko. Brakuje na chleb. Matula chodzi na chluz do lasu. Zbiera jagody. Ojciec to dole na śródlesiu. Jak są żniwa, pomaga mu łucić ziarno. Pan Balestrem zna mojego ojca. Chłopi go dali, że ten, co się zatrudni u grofa, będzie miał zagwarantowany dach nad głową, godziwą zapłatę, deputaty płodów rolnych, premie świąteczne. Jak wiecie, wzdłuż drogi prowadzącej do parku kazał posadzić drzewa owocowe, by rodziny, którym były one przydzielone, mogły z nich korzystać. To dobry człowiek. To jest naprawdę dobry człowiek. Ty masz rację. On chyba chodzi z różańcem i rzeka. Patrzy, ale nie na nas. Chyba wpadać mu w oko. Co wy mówicie? Jestem biedną dziewczyną. Nigdy na mnie nie spojrzy. Jezus Maria. Co wy tu robicie? Obijacie się? Nie, pani, my tylko okruszki są do sprzątania. Okruszki? Ty już bal. Już to widzę. Jak zwykle obijacie się, a nie sprzątacie. Już do przygotowywania. Idź do
sprawdzić, czy podarki dla dzieci są już przygotowane. Dobrze. I nie zapomnij lampek. Panie Klipi, jabłka kradła się Boga. Czemu strzelałeś? A gdybyś tak go strzelił, z powodu głupich jabłek. Ale i tak uciekł. Było za ciemno, żeby go trafić. Przecież on mógł mieć rodzinę, dzieci, żonę, dom na utrzymaniu. Dobrze, żeś go nie trafił. Ludwik Karol Balestrem przejął patrona nad szkołą w Kochcicach. Kiedyś patronem był jego ojciec, który w 1904 roku ufundował szkołę, sprzęt i zabawki dla dzieci. Teraz co roku na Boże Narodzenie przygotowujemy podarki, fartuszki, ołówki i cukierki. Idziemy do szkoły i je rozdajemy. W 1909 roku hrabia dał 50 marek i łąkę pod lasem na zabawę. Wtedy to pamiętam osobiście 9 złotych. Chciało się wtedy. Później na jego życzenie odbył się przemarsz z pochodniami przez park. Kiedyś indziej jeszcze dał 200 marek. On zawsze pamiętał o najuboższych. A czy to prawda? Ludzie powiadali, że w latach słabych plonów i bezrobocia w pałacu organizowano posiłki dla najuboższych rodzin. A kiedy służba skarżyła się na błoto, jakie ci ludzie przynoszą, Balestrem podarował im dodatkowo buty? Prawda. Pamiętam jeszcze coś? W nocy obudził nas wystrzał. Ktoś do kogoś strzelał. To ci historia. No właśnie. A panienka nie boi się tak chodzić sama po zmroku? Ja chętnie panienkę odprowadzę po służbie. Nie, nie trzeba. Dziewczyna ostrzegała mnie przy panu. Podobno żadnie pan nie przepuści. Kto tak powiedział? To nieprawda. Ja nie mam złudzenia. Tylko martwię się o panie. Słyszy pan? Nadjeżdża powóz. Przyjechali nami goście. Musimy wracać do góry. A co z odprowadzeniem? Zgadza się pani? Pomyślę. Teraz nie mogę dać odpowiedzi. W dawnej rezydencji hrabiego Balestrema w Kocicach przebywa dziś na koloniach letnich 200 dzieci z całej Polski. Odwróciła się karta historii. Maltretowane i głodzone niegdyś przez niemieckiego okupanta dzieci polskie przyjeżdżają tu dziś, aby nabrać zdrowia i sił do nauki. Ubezpieczalnia społeczna dba o wzorową organizację kolonii, a słońce i powietrze też robią swoje. Setki bawiących się dzieci. Oto właściwy użytek z pałacu zamieszkałego dawniej przez jednego znudzonego arystokratę.